Geralt. Co sądzisz o tej sprawie z Addą? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już... Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. O jakie sprawy chodzi? Nie będę ci zawracać głowy moimi problemami. Jesteś zajęty zabijaniem nieludzi. To nie tak. Przepraszam, pacyfikowaniem, tak to się nazywa. Czy może likwidowaniem terrorystów? Bywaj. Wiedźminie. Hrabio. Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw ważniejszych. Niech będzie. Wiedźminie. Nie boisz się królewskiego gniewu, Devet? Skąd ci to przyszło do głowy, Wiedźminie? Foltest wyglądał na zdrowo wkurzonego. Wspomniał coś o przelewaniu krwi. Chodziło mu o krew zdrajców i nieludzi, to oczywiste. Pewnie w końcu wykopie tego nieudacznika Velerada. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało, choć niemal przypłaciłeś to życiem. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta. Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? Przypomnij mi. Foltest za młodu dawał ostro do pieca. Mówiąc krótko, nadmuchał brzuch własnej siostrze. Dziecko zmarło. Rosło w trumnie przez 7 lat, wychodziło tylko, żeby coś przekąsić. Potem zjawiłeś się ty. Odczarowałeś królewnę, ale jak widać, nie do końca. Ponowne zjawienie się strzygi może stanowić dowód, że na rodzie królewskim ciąży klątwa. Lud jest wrażliwy, jeśli chodzi o takie sprawy. Nic więc dziwnego, że król chce, abyś Myślałem, że chodzi o zdjęcie klątwy. Chodzi o to, żeby strzyga nikogo nie kłuła w oczy, że się tak wyrażę. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie. Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie Plotka nie głosi jak wysoką? 5000 orenów. Okrągła sumka. Nie wiesz przypadkiem, kto rozpowiada plotki? Nie. Jeśli jednak definitywnie rozwiążesz problem strzygi, król bez... Co masz na myśli? Na królewskim biurku leży świeżutki dekret o kasacji zakonu. Jeszcze nie podpisany. Gdybyś poprosił króla o... Geralt. Witaj, Velerad. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Nie boisz się trochę, Velerad? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii. Nigdy nie łgałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętam. Jakże mógłbym zapomnieć? Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. Kim był ten Ostrid? To on rzucił klątwę. Kochał się potajemnie w królewskiej siostrze.
Ludzie to skurwysyny, żeby z zazdrości skrzywdzić kogoś kochanego. I to jeszcze w taki sposób. A teraz? Dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny? Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby... Zobaczymy. Rób jak chcesz, Wiedźminie, ale... Tak, wiem. Geralt? Bywa. Panna na niedźwiedziu? Cóż to za... Miłościwy pan przy... Udam się tam. Tak. Ech, szkoda słów. Tak. Wiedźminie? Wasza wysokość? Rozmawiamy nieoficjalnie, więc daruj sobie tytuły. Miałeś... Istnieje duża szansa. Czy klątwa mogła wrócić sama z siebie? Nie sądzę. Przypuszczam, że ktoś ponownie rzucił czar. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy Adda znowu będzie niedoro... Czy psychicznie będzie małą dziewczynką? Nie sądzę. Prawdopodobnie będzie pamiętać wszystko, co się wydarzyło, zanim została przemieniona. Nie sądzę. Istnieje szansa. Nie ułatwiasz mi tego, Geralt. Zatem postawię sprawę jasno. Zrobisz, co w twojej mocy, żeby ją odczarować. Jeśli uznasz, że przypadek jest beznadziejny, zabijesz królewnę. Nie będę cię za to ścigał. Dziękuję, królu. Nie dziękuj, to nie koniec. Jeśli dowiesz się, kto rzucił czar... Powiesz o tym mnie i nikomu innemu. Jeszcze jedno, Wiedźminie. Jeśli ci się uda, będziesz mógł prosić o co zechcesz. Rzecz jasna w granicach rozsądku. Jeśli... Postawiłeś sprawę jasno, panie. To dobrze. Miłościwy panie, twoje królestwo toczy jeszcze jedna choroba. Co masz na myśli, Wiedźminie? Salamandra. Adda się z nimi zadawała, głupia smarkula. Że też mnie tutaj nie było. Velerat powiedział, że mocno przerzedziłeś ich szeregi. To się chwali. Mam nadzieję, że nie zamierzasz spocząć na laurach i ostatecznie rozwiążesz ten problem. Dokładnie tak zrobię. I jeszcze ostatnia sprawa, Wiedźminie. Kazałem cię obserwować i dostałem raport o twoim życiu osobistym. Wasza wysokość. Czekaj, nie kieruje mną zdrożna ciekawość. Szpiedzy donieśli, że romansujesz z Marigold. I chcę mieć pewność, że nie... Stris łączy mnie silny związek emocjonalny. To wszystko i nikomu nic do tego. Nie unoś się. Wiesz, Wiedźminie, ja też kochałem matkę Addy. Addę. Nie dopuszczono jednak do ożenku. No, ale mam nadzieję, że wam ułoży się lepiej. Przynajmniej pozwolę. Jeśli będziesz chciał udać się do Wyzimy, porozmawiaj z moim szambelanem. Mnie zaś przez jakiś czas nie będzie... Tak zrobię. Jeszcze... Słucham, królu. Sprawa jest poufna. Przyrzeknij... Będę milczał jako gru... Wywiad doniósł mi, że grywasz w pokera. Chodzi o to, że na dworze trudno znaleźć godne... Boją się, że każe ich ściąć, czy co? Zagramy?
Nie mam teraz czasu na dalszą rozmowę. Wiedźmin? W moim rodzinnym Beauclair, w księstwie Toussaint. To nie mogłem być ja, pani. Kiepski ze mnie tancerz. Czy wszyscy wiedźmini mają białe włosy? Nie, pani. Tylko ja. Może coś pokręciłam, choć nie wydaje mi się. W czym Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Mon Dieu, moich trzech kuzynów musiało niedawno uchodzić z miasta z powodu pewnego... Podpadli król. No tak, coś w tym guście. W każdym razie chciałabym przesłać im nieco grosza w celu... Rozumiemy. C'est parfait! Z tego co wiem... Pozostaje kwestia mojej zapłaty. Każdy z moich kuzynów da ci pokwitowanie. Zanieś je potem do mego narzeczonego, Jean-Pierre... Bywaj. Niech żyje Foltes! To na pewno pomysł Addy. Czyżby intryga? Czyżbym popadła w niełaskę? Czyżby intryga? Geralt? Bywa. Słucham? Chciałbym... Jesteście go... Tak. Witaj ponownie, Wiedźminie. Witaj, Ryla. Udało ci się odzyskać od... Tak. W nagrodę za Teelfią z Dzirę. Mówiłam ci, że... Toruwiel. Dokładnie. Suka jej wina. Oddałam ją chłopcom z oddziału, a potem zawisła. Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tak zaciekle walczył o życie. Ostateczna decyzja. Przełomowy moment. Stać z boku, czy walczyć z nieludźmi. Wybrałem walkę. Koniec z neutralnością. Potyczka w wiosce była pierwszym z serii zwycięstw zakonu. Koniec powstania jest blisko. Oby cena nie okazała się zbyt wysoka. Iwin wpadł w szał. Widzę, atakują bez ładu i składu. Spróbuj dotrzymać mi kroku. Idziemy do ratusza w centrum Starej Wyzimy. Zabiłam już 20 wiedźmin. Stoi. Mogę wiedzieć, jaki cel przy... Podobno jest tam Siegfried. Ma dla mnie ważne rozkazy. Thank you.
tu po śmierć? Ah!
Coś mi się wydaje, że nie zabiłeś więcej długouchych niż ja. Mylisz się. Nie liczysz tych, których zabiłem na grobli. Mogę to uznać za remis. Dokończymy nasz pojedynek później. Co tak na mnie patrzysz? Zastanawiam się nad pewną legendą. Słyszałeś o zbroi Kruka? Gdzie znajdę płatnerza, który będzie w stanie zrobić wiedźmińską zbroję? Udaj się do płatnerza zakonu. Przebywa gdzieś w Starej Wyzimie. Jest naprawdę świetny w swoim fachu. Na pewno ci pomoże. Tak zrobię. Szani to istny anioł. Klnę się na wieczny ogień. Jej ręce czynią cuda. Nie da się ukryć. Mocno dostałeś? To tylko draśnięcie. Szani powiedziała, że niebawem będę zdrów. Wygląda jak rana po... gigantycznym tasaku. Machał nim krasnoludzki rzeźnik Berserker. Było ciężko. Położył trzech braci, ale go dopadłem. Zygfrydzie, każde dziecko wie, że nie zaczyna się z krasnoludzkimi Berserkerami. Miałeś szczęście. Witaj, Wiedźminie. Widzę, że urządziłeś szpital. Zawsze byłeś bystry. Możemy chwilę porozmawiać? Pewnie nie zauważyłeś, ale mam ręce pełne roboty. Zresztą nie wiem, o czym mielibyśmy rozmawiać. Przecież nie jestem godna twojego zaufania. O czym mówisz? Jak to o czym? O Alwinie. Pokazałeś wystarczająco wyraźnie, kto jest godny wiedźmińskiego zaufania, a kto nie. Z kim można się od czasu do czasu przespać, a komu powierzyć dziecko. Ale... Nie chcę tego słuchać, muszę... Mistrzu! Mistrzu, czy jesteś wiedźminem? Owszem, co się stało? Mistrzu Geralcie, potworzyca ludzi morduje. Mówże wreszcie. Strzyga pojawiła się przy wieży. Przysłano mnie, żebym wiedźmina sprowadził. Żołnierze rady nie dają, już 5 ducha wyzionęło. O którą wieżę? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpaliły. Czemu tu gnuśniejemy? Przejdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Czego tu szukasz? Ciężka służba. Nareszcie ten potwór nie żyje. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną... Kalkstein, nie podniecaj się za... Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała? Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii.
Już nie mogę się doczekać. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach. Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty... Salamandra robi się coraz ba... Tak, przyspieszone mutacje i To wszystko przez wykradzione wiedźmy. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. No dobrze, ale co z... Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Streszczaj się. Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość, odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. Wiesz, tak się Tak? Chodzi o mutację. To znaczy, zastanawiałem się... Nie. Przykro mi, Geralt. Tak myślałem. Geralt! Król zlecił mi... Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się... Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię... Dobrze cię widzieć ponownie. Witaj. Widzę. Mamy powstanie. Na ulicach toczą się regularne walki. Przychodzę właśnie w sprawie. Czym mogę Używasz. Nigdy! Nieludzkie wynalazki mogą być inspirowane przez siły diabelskie. Wiadomo wszak, iż nie ludzie do plugawy. Nie jestem inkwizytorem. Poza tym chodzi mi o Mogę tylko powiedzieć, że zdarzyło mi się widzieć krasnoludzkie broszury dotyczące. Znasz opowieść? Oczywiście. Potrzebny mi taki pancerz. Nie tak szybko. Wiesz, że do zrobienia tej zbroi wykorzystano plugawą magię? Poza tym ocalały tylko 3 fragmenty. Na ramiennik... Czego będziesz... Po pierwsze ocalałych kawałków pancerza Kruka oraz zbroi grafa Cobusa Reutera. Zrobiono ją wzorując się na pancerzu Kruka. Graf poległ w bitwie pod Brenną. Pochowano go na cmentarzu na... Przyniosę zbroję Cobusa Reutera. Tu jest problem. Elfie pieśni zamierzam zastąpić modlitwami do Wiecznego Ognia. Niestety musisz mi przynieść zarówno zapiski elfiego mistrza, jak też litanie świętego płomienia, wygłoszoną przez świętego Grzegorza, gdy heretycy Elfów chowano niegdyś na cmentarzu. Na pewno spoczywa tam jak... To trudniejsze zadanie. Jego kości spoczywają w dawnej siedzibie Najświętszej Inkwizycji, dawno już zapomnianej i zamkniętej. Słucha. Święty Grzegorz był inkwizytorem. Zabili go heretycy, chcący pomścić swych bliźnich, których grzeszne ciała święty wypalił wiecznym ogniem. Przyszli do świątyni, gdzie czekał na nich Grzegorz, zbrojny w słowo wiary i topór zwany Tnij Mięsem. Mówiono, że dwakroć tłum atakował świętego niczym wicher srogi, ale ten się nie ugiął.
Wówczas święty, litanie wyśpiewując, wieczny ogień przyzwał. I spłonęli na popiół heretycy podli, a Grzegorz drzwi do świątyni zamknął, gdzie chwilę potem od ran skonał. Mówią, że w tej legendzie ukryty jest klucz do otwarcia świątyni. Ja bym pokombinował coś z żywiołami. Spróbuję. Czym mogę... Możemy po... Nic ci nie grozi. Słuchaj, albo hand... Dobrze.
Jak poszło ze strzygą? To był fałszywy alarm. Jakiś mutant atakował żołnierzy. Potrzebujesz pomocy? Nie bardziej od innych pacjentów. Pozwól, że sama ocenię. Shani. Jesteś cały. Nie obawiasz się zakonników i elfów? Dla mnie to nie są wrogowie, tylko ranni. W tym szpitalu nie ma po... Zrozumiałam to pod Brenną. Rusty leczył naszych i Nilfgaardczyków. Zasłonił rannego własnym ciałem. Na pewno, Shani. Chociaż wolałbym, żebyś uciekła i... To miłe. Dlaczego mi to mówisz? Na Melitele, co to za dźwięki? Widzę, że... Jakże to więc? Ranimy ludzi na ulicach, żeby... Precz stąd! Precz z mojego szpitala, morderco! Wynoś się na ulicę! Tam jest twoje miejsce. Shani, uważaj! Zabić Dwan. Krok będzie twoim ostatnim. Mordercy! W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt. W imieniu... Nie ma sprawy. Muszę iść. Bywaj, Geralt. O, jak młoda. Nie wierzę, zaatakowali szpital! No chodźcie tu, skurwysyny! Poucinam wam jajca! Zaczekaj! Historia lubi się powtarzać. Ale tym razem utniemy ci nie tylko dłoń. Spróbuj, elfia szmato. Powitaj śmierć! Poradziłabym sobie sama, ale dzięki. Drobiazg. Chodź, pogadamy sobie w bezpie... Czas ruszać na barykadę. Musimy się za wszelką cenę utrzymać do przybycia posiłków. Dołączę do was za chwilę. Jesteś wojownikiem prawie... Prawie? Prawie. Może to prawda, że nie narodził się jeszcze wojownik, który zdołałby cię pokonać w walce na miecze. Ale... wojowniczka?
Masz rację. Nie walczę z kobietami. Wiem, że zabiłeś Renfri. Jaką Renfri? Dlatego nazywają cię rzeźnikiem z Blaviken. To jedyna kobieta, przeciw której wyciągnąłeś miecz. Mało tego. Krążą plotki, że wcześniej się pieprzyliście. Plotki, jak trafnie zauważyłaś. Nie jestem rycerzem lśniącej zbroi. Ależ jesteś. Zaraz ci udowodnię, że nie potrafisz uderzyć kobiety. Spróbujemy się na pięści? Wątpię, żebyś mnie możesz mnie mieć, jeśli wygra. Zaraz, przecież ty masz hak. Broń się, mięczaku. Znam inny. Udowodnij. Thank you.